kilka dni później. Naprawiłem klimę w poniedziałek, tak? Dzisiaj jest czwartek. Nie działa. Kurwa, nie działa. Jest ten sam problem. Więc to nie był wiatrak. Kurwa, ja to mówiłem 1000 razy. To nie jest wiatrak. Kurwa, oni wszyscy twierdzą Volvo zasrane. Kurwa, że to jest wiatrak. No, słuchajcie, nie powiem. Byłem na parkingu przez 3 dni, więc no tam klima działała normalnie. Zacząłem jechać, przestała działać. Ja pierdolę. Czyli wracamy do starego. Kurwa, nikt nie wie, co to jest za problem. Ja pierdolę. Ja przeczuwałem, że oni to zmienią i to nie zrobi tego problemu. To nie jest to. Tam gdzieś indziej, kurwa, powietrze nie dochodzi. No ale chuj w dupę, kurwa, każdemu, tak? Kurwa. Ja pierdolę, nie, to jest... Brak mi kurwa słów jest, nie? Brak mi kurwa słów, nie? No i przez takie rzeczy to człowiek ma dość, nie? Ja oficjalnie po tej podróży... nie wiem, czy zrobię jeszcze jedną, czy nie, ale ja schodzę. Schodzę na lato i pierdolę, czy granice zamknięte są, czy nie. Ja po prostu już nie mam siły, nie? Ta podróż to w pierdol mi za dużo dała. Z takimi głupotami, kurwa. I to naprawdę ręce, kurwa, podają. Naprawdę, nie, lato to ja pierdolę. Nawet w domu będę się pierdolę. Kurwa mać, no. Że ja, kurwa, 3 tygodnie bez, kurwa, klimy jeździł. 3 dni, kurwa, dzięki Bogu miałem, kurwa, klimatyzację, teraz znowu nie. No ja pierdolę, mać. A jadę do Stanów, kurwa, tam, gdzie jest jeszcze cieplej, kurwa. Gdzie nie wysyłają. Jutro ma być 37 stopni. Ja jebie, kurwa, no. Jak tu pracować w takich warunkach? Ja już nie mam siły. Kurwa, 3 tygodnie. Jeżdżę jak, kurwa, najgorszy, kurwa, świnia z Kazachstanu, kurwa, gdzie fucking jak klima ci siądzie, to oni pierdolą, na pewno tego nie naprawiają. To kurwa, ja ostatnie 3 tygodnie bez klimy jeżdżę. I oto 37 stopni. I kurwa, jadę tam, gdzie będzie 37 stopni. Kurwa mać. A już to przeżyłem w ostatniej podróży w Kansas. Było 37 stopni, dokładnie. Ja oczywiście bez klimy, kurwa, no. Ja pierdolę, ale mówię, dobra, wytrzymam. Kurwa, pierdolę, bo już miałem właściwie... Wracałem, to nie to, że ja tam stałem, nie? Ja pierdolę, a tutaj... No nie wiem. Nie, no ja jutro im zadzwonię, kurwa. Zależy, jak będę miał ładunek, to ja chcę tylko spierdalać, kurwa, już do domu. Ja nie będę już... Przemęczę, kurwa, się. Ale jak nie będę miał ładunku, to kurwa, pierdolę. To niech to mi robią. Żeby jutro mieli mi, kurwa, ładunek, to żebym... To jest prosta do domu wtedy, kurwa mać, ja pierdolę, jak ja już mam dość. Ludzie, jak ja mam, kurwa, dość. A ten co, kurwa? A, bo tutaj jest ta kolejka, kurwa, no ale co oni tak... Ojebie, taka kolejka jeszcze do tego, o kurwo, szmato. Na granicę, a idź w chuja, kurwa, pierdolę, masz wszystkich w dupę, kurwa. Skurwysyny jebane, jeszcze kolejka teraz jest, kurwa mać. Pierdolić wszystko w dupę, kurwa, no. W następnym serwisie Volvo znowu problem, znaczy no ten sam problem, nie? Powiedziałem Gostkowi sytuację. Gostek na dzień dobry mi zapowiedział: no, to nie będzie łatwe do znalezienia. Ja mówię Gostkowi: ty, a w ogóle jestem w Ellensburgu, Waszyngton, nie? Mówię Gostkowi, że kurde, nikt nie może problemu znaleźć, nie? A na dzień dobry mi powiedział, nie? Że no, będzie to trudne. Kurwa, się spodziewam. Ja się spodziewam.
tego nie znajdą, no. Ja pierdolę, ja nie wiem. Kurwa. Ci mechanicy Volvo to są tak samo jak Volvo. Ja pierdolę, ludzie, mam dość, kurwa, no. Kurwa, ja już miesiąc jeżdżę bez klimy, bo nikt nie może problemu znaleźć. Po raz któryś, kurwa, w warsztacie jestem. Pierdolce można dostać, no. Chodź, bo odechciewa się pracy. Cześć, ty. Chciałbym pracować w takich warunkach, kurde. Warunki prehistoryczne. Kurwa, miesiąc bez klimy. Ja wiem, marudzę, tak? W innych, kurde, krajach nie mają klimy, jest jakoś okej. Ale kurwa mać, no. Ja nie jeżdżę w jakimś, cholera, Kazachstanie, Tajlandii czy Malezji, ja jeżdżę w Kanadzie, kurwa, czy to jest podstawa. Każdy kierowca, kurwa, klimat w pizdu w takiej firmie dużej ma, no. Kurwa, co to jest? Kim ja, kurwa, jestem? Niewolnikiem? Jakim? Jestem białym człowiekiem przecież, kurwa. Problemem białego człowieka, tak. Nie, tylko ludzie, no, ludzie, to jest męczące, no. Żeby naprawdę był standard tutaj, że się jeździ z klimą czy coś, że to jest taki rarytas, że to jest wygoda, dobra, bym się zgodził. Ale to, kurwa, to jest podstawa klima, no. To jest podstawa, kurwa, tutaj, no, w Ameryce przynajmniej. Ja mam zdjęcie zrobione, zresztą 52 stopnie było w ciężarówce. Ludzie, jak to wytrzymać w takim czymś? 52 stopnie, kurde, wszystkie ciężarówki obok ciebie są na chodzie, więc idzie gorąco z silników, to jeszcze jest jeszcze gorsze. Co ty, kurwa, to pierdolce można dostać. Jaki jest plan? Ale nie znaleźli. Poprzedni właściciel, znaczy team, podwójna obsada, kota mieli. Ja do tej pory, kurde, znajduję sierść kota. Cały system zajebany sierścią kota i to blokowało. To po prostu blokowało, nie? I dać teraz dużo, dużo wiatru jest. Powiem, jak dojdę do motelu. Biorę motel na 3 dni. Odchami się, kurwa, ile można w ciężarówce siedzieć. Aha, no i zostaje do poniedziałku, nie? Ciężarówka dzisiaj będzie gotowa dopiero tak za 7 godzin. No i będę siedział tutaj. A i tak, nie, motel brać, jak tu mam siedzieć, kurde, 3 dni. Już się w ciężarówce nasiedziałem, biorę motel. Fuck it, kurwa. No bogato. Motel. O, Ice Machine. Przejdź do lodu, maszyna, dobra. 227, czyli z drugiej strony. Spoko. Ja już tu byłem w tym hotelu. O, hej, hello. Hej, Marisela. Hola. Ja tu byłem rok temu, rok temu. 2 lata temu może nagrywałem. 227. No, to był taki tutaj widok. Ciężarówki nie będę widział, ale pusta jest, więc nie potrzebuję jej widzieć. Czyli 227. Jak to działa znowu? O ty, ale klasa, zapomniałem, to jest lodówka. Kurde, za tą cenę. Ludziska za tą cenę, kurde. No jebiście, wszystkie światła muszą być zapalone. Wiem. To zamykamy, bo chcemy prywatnie. Wiem, światło zapalone źle dla środowiska. Wiem, ale... Ej, wow, czemu światło się pali? What the fuck, dude? Światło, czemu światło się pali? Ta wtyczka to musi być. Battle in the house! Czekajcie, ciemno tu jest, ciemność. Kurwa, przecież co do prądu to nie jest podłączone, to działa. Czemu tam to nie działa? To działa.
A to nie działa. Łap, łap. A działa, ty. Okej. No nic, no. Idę zaraz po browce. Kurwa, co to jest? Fuck, spierdalaj. Jakiś mordostka, kurwa. What the fuck, dude? Trzeba to wypierdolić, kurwa, ludzie. Czekaj, czy lodówka jest nastawiona, czy nie? Oj, no jest działanie. Dobra, przejść po browce. Ile dajemy? Low fun. Pół na pół temperatura. O kurde, zapach jak na Kubie, kurde. Fuck. Kurde. Kuba. Olera. Jak zawsze, czekajcie. Nie będzie telewizor działał. Zawsze tak jest, nie? Czy nie? Działa? Ale jaja, działa. No dobra, ludziska, zaraz idę po piwo. Dobra, jest. Słuchajcie, patoli nie będę wygrywał w motelu. Już to widzicie w Polsce. W Polsce, na Kubie, więc... Nie będę nagrywał, kurde, jak chleję browce w motelu. No nie, bo to słuchajcie, no... Wideo, które robię z pracy, skupmy się na pracy. Tak? A nie, kurde, na robienie patologii, więc wybaczcie, że nie możesz mnie mieć, że nie możesz widzieć, jak mnie pije piwo. Bo tak sobie zarządziłem. Wam. Gdzie jest ta Marisela? Ona, Lolita. Czekaj, ten drugi przyjdzie. Gdzie ona jest? Kurde, jestem jakiś tygrys na głodzie. Kurwa, co się spadaje, gdzie? Jakaś burza nad Waszyngtonem, chyba się zgara, czy coś. Jakiś gostek coś o mnie mówił. Mówię, kurwa, nie mogę Cię słyszeć, gostek. No dobra. Ważne. Nie wiem, o co chodziło. Wstaje piękny dzień. Ja idę po dziada. Czekajcie, mam kurde ten klucze. Czekaj. Kurde. Jest. Dobra. Muszę paliwo wziąć. Dobra, jest. Witaj, Waszyngton. Stan Waszyngton, Ellensburg. Otwierają powoli kraj, cały. Czyli otwarte już jest, restauracja już otwarta jest oficjalnie. Kanada, powiem Wam szczerze, sobie poradziła z wirusem. Znaczy poradziła, w kontroli. Stany, trochę kurde jeszcze... Wiadomo, jest mniej śmierci, ale dalej jest ten. Ale dalej jest wzrost, znaczy wzrost, no. Dość duża ilość jest tych przypadków, tak? A Kanada, no nie wiem, wzięła się jakoś, nie wiem. Kanada jest bardziej spokojny kraj. Nie buntują się tak. Ameryka to bardziej im zależy na wolności takiej osobistej, więc ludzie się buntowali. A co to? A to? A tamto? Pierdolaj! A Kanada się wzięła, kurde, i zniżyła te przypadki, no. Znaczy w kontroli jest wszystko, nie? A zresztą, co ja się będę wypowiadał? Każdy ma swoje zdanie na temat wirusa. Ja też, ale kurwa, to nie jest kanał jakiś polityczny, żeby kurwa o
wirusie gadał. Czy prawda, czy nieprawda, czy to, czy tamto. Kurwa mać. Fakiet to już nie moja brocha, nie ten kanał. Waszyngton. Kurwa, czuć te przestrzenie. To jest to. Czuć te przestrzenie. Waszyngton jest pięknym stanem, kurde. Uwielbiam tutaj być. W ogóle cały zachód jest kompletnie bardziej taki inny od wschodu. Większe przestrzenie, mniej ludzi. No kurwa, ludzisko, to jest piękny widok, no. To jest piękny widok. Jest kurwa świnia, która mnie tyle kurde kosztowała. Tyle złości. O kurwa, ty chamie, ty. Ty kurwa chamie. Kurwa. O, Mariolka. Palił ham, ale trzeba mu tego, kurde. Trzeba cholera mu benzyny, znaczy benzyny pali to nalać. A, trzeba się zalogować, dobra. Wreszcie działa. Kurwa, wreszcie ta dmuchawa działa. Ty, to jest fucking ludzie, to jest niemożliwe, man. Kurwa. Po tylu czasach. Ja dziękuję. No i to działa jak normalnie, ludzie, na jedynce. O, dwójka to już napieprza jak kiedyś na czwórce. Ja dziękuję. I co z tego, kiedy ja schodzę, idę na wakacje. 9 miesięcy się z kurwą męczyłem. Znaczy, przepraszam, tak się wyrażam, ale 9 miesięcy się męczyłem z gnojstwem, żeby kurde przed wakacjami zrobili go. I ja po wakacjach dostanę inną ciężarówkę. Ja dziękuję. Dobra, no nie wiem, czy wam w końcu powiedziałem, o co to chodziło. Czy się nie wchodziłem w ten temat. Więc ludzie, ja 9 miesięcy jeżdżę tą ciężarówką, tak? Zawsze ta dmuchawa była taka, jakby chciała, nie mogła, nie? I to jest normalne, nie? Czekajcie, kurwa. Teraz ja wyjadę, bo tak się dostęp kurwa zatygował. Nie chcę ściąć tej kwiatków im. Więc ta dmuchawa zawsze była taka chciała, nie mogła. Ledwo co dmuchało i ja też wspominałem nieraz chyba na filmikach zresztą. Z tej ciężarówki, nie? Dmuchawa ledwo co działa, nie? Pisałem, nikt nigdy nie znalazł problemu przez tyle miesięcy. Jedyny tutaj, kurde, co naprawdę szacuneczek muszę podać. Nawet w Kanadzie ostatnio co byli, nie wymienili, kurwa, ten air blower, czy tam, jak to tam się mówi na to, ten motorek. I koniec. Umyli sobie ręce z tego, nie? Ten gostek tutaj, Geniusz, dziękuję, kurde, naprawdę. Muszę pochwalić. Volvo Ellensburg, nie? Kurde, szkoda, że nie... Znaczy, gostek i tak tego kanału nie słucha, tam mniejsza z tym, ale taki... Spoko gostek, kurde, znalazł problem, no. Jedyny po 9 miesiącach, kurwa, wreszcie ktoś znalazł problem. Poprzedni właściciel, mówię, miał kota. Znaczy, to była ta ekipa, nie? Mieli kota. I ja do tej pory znajduję, no kurde, sierść kota, nie? Do tej pory znajduję sierść kota w niektórych miejscach po prostu, nie? Ta ciężarówka przesiąkła tą sierścią kota i też ten jest taki zapach specyficzny, tak jak koty mają. Czyli mi się zdaje, że ten kot musiał swój teren zaznaczyć i oni to musieli jakoś w miarę wyszorować, ale dalej trochę tego, trochę czuć. I ten... no i co? I ta sierść kota zapchała cały system powietrzny, no. Te wszystkie dmuchawy. Kostek mi pokazał, jak to wygląda. Szkoda, że tego nie nagrałem nawet. No ludzie, to było fucking masakra. Masakra, jak to wyglądało. Czekajcie, bo się zastanawiam, bo tutaj kurwa ktoś mi się pod koła plącze. Ten stoi, ten kurwa zagradza.
cały zapchany system powietrzny. Ja się nie dziwię, kurde, że mi powietrze źle działało, aż wreszcie wszystko się kompletnie zatkało przez ostatni miesiąc, no. Ja dziękuję, to ja tyle się męczyłem, nikt nie znalazł tego problemu. Ale powiem wam szczerze, Gostek to czyścił podobno, nie wiem ile godzin, 8 godzin to chyba się zajęło wczoraj, czy tam nie wiem ile. Słuchajcie, to jest droga impreza, tak? Bardzo impreza. Co tak ciasno tutaj, kurwa, jest? Tak zawsze to było? Kurwa, ty. Muszę, kurwa, lusterkami dotykam pompy, what the fuck? Ciasno, ty. Muszę, tu, kurwa, nie wyjdę stąd nawet. Czy to ta pompa jedyna jest taka ciasna, czy to wszystkie takie ciasne są? No w piździec, ty. Ale że kurwa, jaj. Ja lusterkami zahaczam prawie o te. Kurwa. Co oni takie te ciasne pompy porobili? Jak na kurwa, nie wiem co. Co to, Europa? Ja na przykład będąc szefem, abym się wkurwił 8 godzin pracy, żeby oni wyczyścili kurwa cały system powietrzny. Ludzie, to jest w cholerę pieniędzy kosztowało to szefa, nie? No mówię, no, ja bym się wkurwił, gdyby to była moja ciężarówka i ktoś by jeździł, by kota miał. Słuchajcie, ja lubię zwierzęta, nie o to chodzi, ale bym się wkurwił, że ja muszę potem płacić, żeby, kurde, dealer Volvo, ja nie wiem, ile oni na godzinę sobie liczą, ale za 8 godzin czyszczenia systemu, a ile razy, przecież, kurde, ludzie nie znaleźli, co to jest w ogóle za problem, nie? No ja bym się wkurwił na szefa miejscu, bym się kurwa wkurwił i to fucking porządku. Dużo mówić, ja 9 miesięcy jeździłem bez kurwa powietrza, no. Znaczy powietrze było, ale takie kurwa gówniane, 9 miesięcy. Więc mnie to też kosztowało kurwa dużo wkurwu, dużo zdrowia. I że nikt nie mógł jeszcze kurwa problemu znaleźć, nie? Kurwa, mać. Jak mi kurwa znaleźli teraz, kurde, kiedy ja schodzę z ciężarówki, kurde, to wreszcie naprawione jest, nie? A cholera wie. Czy mi, kurde, ją oddadzą po wakacjach, więc to jest właśnie to, kurwa. COVID, ty chuju, ty. Ludzie, przecież tutaj typowy Amerykanin, taki kierowca się, kurde, nie zmieści, to jest za mało miejsca. Wiesz, to wszystkie takie pompy są tutaj, czy co? Nie wiem. A, no dobra, z tej strony trochę mogłem się bardziej przesunąć. No bo, nie wiem, ciasne te pompy są. Dobra, więc pora się zaparkować. Ach, kurde, mogę tutaj, dobra. No dawaj, Gostek. Kurde, następny. Pora się zaparkować i co? I zaczynamy imprezę. No jak? Fobie, przepalam cię, że fu. Przepalam naczepę i ciężarówkę. Widzieliście to? Ale jaja. What the fuck, dude? Dobra, ty, mam fobię przepalania ciężarówki. I naczepy, bo słuchajcie, tutaj mamy taki agregat, nie? Już to kiedyś pokazywałem. Ten kabel można łączyć ze środkiem. W środku tam jest też taka wtyczka. Jak na przykład ta naczepa jest
Baterie się wypaliły, czy tam, czy, nie wiem, baterii, no kurwa, nie ma prądu, tak? Czy tak samo jak w ciężarówce, podłącza się kabelek, odpala się jedno i drugie się ładuje i można normalnie sobie baterię odpalić, nie? Ale kurde moja, ludzie tutaj, kurde, ostatnio zobaczyłem, patrzę, wow, patrzcie, wszystko wyżarte. Zżarte jest, więc nie ma tutaj co. U mnie to jest nie do użytku. Dobrze, ja to zobaczyłem, bo tego tak się nie sprawdza, no. A mi ciężarówkę nie chciała odpalić. I kurde, patrzę, a to jest przeżarte. Więc to jest praktycznie, nie? No trzeba będzie to wymienić, nie? Więc dlatego po prostu teraz bardziej... Ja mówię, mam fobię. Mam fobię, kurde, że mi baterie siądą, więc tak... Tak dwa razy na dzień przepalam, no nie wiem, ludzie, kurde, no. Nie chcę ryzykować, kurde, no, fuck. No dobra, tak to wygląda. Ty duchy w biały dzień. Duch puka do ciężarówki, słyszeliście to? Kurwa, ale tu zakurzyli tą. Jakimś piaskiem, cholera, ta ciężarówka zakurzona jest, ja jebie. Kurwa, weź tu wycieraj kurze. To i tak ci zajebie, kurwa. Weź tu wycieraj, kurde, kurze, no. I fucking dwa dni później to jest wszystko zajebane i tak, tak. A duch dalej puka. O, i to jeszcze jak? Ale jaja. Słyszycie to? Patrzcie, drzwi nie ruszają. Nie ruszają się. Dalej puka. Duch puka. Patrzcie, cokolwiek to było, zdechło. A taki był, kurwa, różowy kolor. Nie, różowy jest dalej. Patrzcie, różowy jest dalej, kurwa. Ale nie, kurwa, na ubrania mi, kurwo, ty. Nie, kurwa, na ubrania, na buty, kurwa. I buty i tak, kurwa, już trzeba umyć. I ja pierdolę, ty, ale patrzcie. Patrzcie na gnoja, kurwa. Patrzcie na skurwysyna. Patrzcie na gnoja. Udawał nieżywego. Że było, kurde, czarne, ale naprawdę, kurwa, dalej żyje. Bo jest, kurwa, różowe. Patrzcie na gnoja. To jest fucking, kurde. Jak to się mówi na to, kurde? Ten, kurwa, kamuflaż, pizdziec. Kamuflaż, kurwa, kamuflaż. Chcesz kamuflaż? Masz, kurwa, kamuflaż, kurwa. Fuck. Idę odpalić gnojno. Flaga. Piękny widok. Maleczko, myślałem, że nie będę nagrywał w tej trasie. Ale jednak muszę nagrać, bo są pewne wydarzenia. Ludzie, 10 dni temu dokładnie, w piątek, tak? Słuchaj, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest poniedziałek, dokładnie. 10 dni temu, dzisiaj jest poniedziałek. 10 dni temu naprawili mi tą muchawę. Słuchajcie, 10 dni działała, nie powiem. Nie mogę powiedzieć, że nie, działała, więc coś pomogło. A czemu mam maskę? Bo mi się tak, kurwa, podoba! Co ja mówiłem? Przez 10 dni przestało działać, tak? Dzisiaj dopiero. Słuchajcie, ja i tak w poniedziałek, ja w środę już będę w domu, więc ja już olewam to. Olewam to, co tu będzie.
idę na wakacje. Cholera. Spieprzyło się trochę z Polską, bo nie ma... Dobra, to później powiem może, nie? Ale mówię, dobra, idę na wakacje, tutaj w domu posiedzę 5 tygodni jak na razie. Później że pod koniec roku jeszcze sobie wezmę jakieś wolne. Gdzie świat będzie, czy będzie jakaś druga fala, czy co się tam będzie działo, no zobaczymy. Jakie będą nakazy, zakazy. Na razie do Polski, znaczy no dobra, do Polski nie jadę, niestety. Chciałem pojechać, ale nie mam ubezpieczenia, tak? Nie mam ubezpieczenia. I kwarantanna w Kanadzie jest aż do 31 sierpnia, więc słuchajcie, no dobra. Dobra, ale mniejsza z tym, a z tą ciężarówką po prostu tak schodzę i już się nie będę męczył, bo po prostu jak wrócę, to powiem, ludzie, dajcie mi kurwa byle co, byle jaką, nawet te mniejsze, te średnie, co u nas są i nawet to może być starsza, ja mam gdzieś, mi chodzi tylko, kurde, chcę, żeby kurwa, żeby wreszcie mi działała dmuchawa, kurde. Ludzie, no ja przechodzę z tymi dmuchawami w tej ciężarówce, a czy w ogóle w całej karierze mojej, nie? To jest ludzie, no to jest kurwa, to się w parę nie mieści, nie? I tutaj 10 dni po fakcie, więc nie wiem, te kłaki tego kota, no jakiś problem był, że Gostek przez te o 10 dni działała mi ta dmuchawa, bo naprawdę byłem w Nevadzie, w Kalifornii, więc najgorsze takie upały, więc się cieszę, że to działało, nie? Przestało teraz działać, jestem na powrocie, jestem w Nebrasce, ale ten sam problem dalej jest, więc ludzie, no to jest kurwa magia, to jest fucking magia. No. Właśnie wakacji w Polsce, ja wiem, że ten filmik się pojawi i tak już długo po wakacjach, jak zawsze u mnie, widacie, żywy u mnie. Więc chodzi, że normalnie mamy ubezpieczenie takie do pracy, to jest to samo ubezpieczenie na podróże takie turystyczne, osobiste, tak? Na dzień dzisiejszy nie ma ubezpieczeń na podróże osobiste, nie? Więc słuchajcie, no mógłbym pojechać, Rafał jedzie, tak? Rafał ma tam duże zaplecze, ma mieszkanie. Słuchajcie, on tam ma po co jechać, ja właściwie też bym pojechał, no, czy do cioci, czy gdzieś. Ale chodzi o to, że... Ale kurde, miałem jechać, ale co mnie dobiło, to jest ta kwarantanna w Kanadzie, że jest do 31 sierpnia kwarantanna, 2 tygodnie, więc ja mówię, nie, ja mam tyle spraw do załatwienia tutaj osobistych takich w domu, które zaniedbałem bardzo. I na przykład ja nie mogę sobie pozwolić, że 2 tygodnie kwarantanny będę miał. Ja na przykład nie będę mógł nic załatwić, więc nie, to odpada. To tak, no nie pasuje to wszystko, tak już kompletnie nie pasuje to wszystko. Szkoda, bo liczyłem jednak na Polskę, ale kurde, słuchajcie, no nie, ja wiem. Słuchajcie, ja się nie boję wirusa, tak, mi się bardziej chodzi o rodziców. Ja mam gdzieś, ja mogę zdechnąć, nie, mi to tam nie zależy na mnie. Się rodziców boję, żeby ich nie zarazić, w razie czego. Chodzi też, że ja mogę zdechnąć, tak? Mogę zdechnąć, kurwa, mi to nie przeszkadza, ale nie chciałbym na przykład, kurde, że kroję groszek i kurde, utnę sobie kawałek palca, ja nie będę miał ubezpieczenia i będzie mi gnił palec, kurwa, potem cała ręka, ja będę, kurde, gnił cały w Polsce, bo nie mam ubezpieczenia, albo jakiś, nie wiem, kurde, upadnę na łeb i będę leżał jak taki cieć, kurwa, pod mostem. Bo nie mam ubezpieczenia, będę zdychał przez 5 dni. Bo ja mówię, ja mogę zdechnąć. Daj mi kurwa zdechnąć w ten. Czekajcie, kurwo ty! Daj mi zdechnąć w miarę szybko, to mi nie przeszkadza, ale nie kurwa 10 dni nie będę zdychał, nie? Z nami to się mija z celem, jechać kurwa, coś się stanie, będę kurwa zdychał potem. Fucking cholera wie ile czasu, nie? Zdychał kurwa rękę, palec. Mógłby być uratowany, nie, to nie będzie uratowany, bo nie mamy ubezpieczenia, będzie mi kurde gniło wszystko, potem ręka kurwa mi cała zgnije. Ja będę jak cieć czekał na przylot i kurwa rękę potem mi utnął, kurwa za jakieś głupie ubezpieczenie, więc nie, dla mnie to jest granie warta świeczki. A poza tym ja już 10 lat mam cholera nadciśnienie,
pierdolnąć, nie? Wypluć to, tu, kurwa. Ale takie są realia, no. W każdej chwili mi pikawa mi pierdolnie, dostanę wylew, kurwa, i co? I będę, kurwa, leżał i tak, kurwa, już. No, jak wylew dostanę, mam nadzieję, że, kurwa, zdechnę, nie? Nie przeżyję takiego gówna. Więc co ja, kurwa, jakieś gówno wylew dostanę w Polsce i co ja, kurwa, będę? 10 lat już, kurwa, zjebane mam, kurwa, zdrowie. Przez ciężarówki powpierdałem prochy, kurwa, jak byłem młodszy, żeby jeździć po 24 godziny na dobę. Znaczy nie prochy, legalne rzeczy, ale kurwa takie, wie, energetyczne, no ale kurwa bez przesady. Ile można, kurwa, żyć tego gówna? Prochy normalnie, co się bierze na siłownię, a ja sobie wpierdalałem je, żeby nie spać, no, no i to nie, i naprawdę, kurwa, to w zasadzie... Ale co, zjebałem sobie, kurwa, zdrowie przez to. Przez własną ciężarówkę, nie? Dobra, no nieważne. Mniejsza z tym, było, minęło. Może to prawda, może nie. Nie wolno wierzyć we wszystko, co mówię, ale akurat jest dużo w tym prawdy. I ten, no i co? I no mówię, no, no i przecież mam zjebane nadciśnienie mam przez to. Przez cholerne, kurde, 4 lata, które naprawdę za dużo dałem czadu na ciężarówkę. Więc co? I dostanę i co ja będę, kurwa? Pod mostem siedział, kurwa? Więc nie, odpada, no odpada, wszystko odpada. Wkurwiony jestem, no wkurwiony, bo to miał fucking ostatnie, kurwa, kilka lat życia. A kurwa, jeszcze jedna raz Polska odpadła, nie? Wziąć się zachlastać, kurwa. COVID, ty chuju, kurwa. Nie, ale kurwa, zjebane, to jest zjebana faza, kurwa. W chujowych czasach żyjemy. W bardzo, kurwa, chujowych czasach żyjemy. Ja już pierdolę, kurwa. Kurwa mać. Haha, jestem, wiem, egoistą. Ale nie, no, ale ludzie, przyznajcie, są chujowe czasy, no. Są, kurwa, chujowe czasy, kurwa.